Zeus. Gdy zdobędziemy arsenał Greenlight, zdetonujemy go zdalnie z odległego Sołowieckiego. Masz szansę określić, kim naprawdę jesteśmy. Gdzie jest Perseus? Z odległego Sołowieckiego. Sims, łącz z Waszyngtonem. Reszta niech się zbiera. Ruszamy. To był dobry wybór, Bell. Chodź. Jesteś jedną z nas. W sumie trochę prawdy, nie? Podwójny agent. Double agent. Perseus. Analitycy CIA uważają go za największe zagrożenie dla wolnego świata. Macie bardzo ważne zadanie. Chronicie nasz styl życia przed wielkim złem. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zniszczą to, co jest dla nas ważne. Za kilka godzin Perseus zdetonuje głowice nuklearne w każdej europejskiej metropolii. Zrobimy, co będzie konieczne. Część z nas przekroczy granicę. By następnego dnia granice wciąż istniały. Nikt nie okrzyknie nas bohaterami ani złoczyńcami. Nie poznaję nas. Ja sam gonię za tym cieniem już od 13 lat. Czas to skończyć. Sołowieckiego. Uwaga, ładunek IEM w drodze. Nadciąga rozgwiazda, 400 węzłów. Gdy trafi w cel, będziemy mieli 12 minut, zanim wieże radiowe zaczną działać. Musimy zniszczyć działa przeciwlotnicze, by umożliwić naszym nalot. Zdejmijmy Perseusa z anteny. Brakuje! Cała masa wrogu! Okej! Jedziemy z nimi! Bo to ja rozumiem! Brakuje! Cała masa wrogu! Okej! Cała masa wrogów, atakować ile wlezie! Brakuje! Cała masa wrogów! Okej, chyba trochę coś za blisko detonowałem, jak zwykle. Ja pierdzielę, jak tutaj on... Jedziemy z nimi! Bo to ja rozumiem! Wrogowie, cała masa wrogów! Okej. Jedziemy z nimi! Wrogowie, cała masa wrogów! Nope. Jedziemy z nimi! Wrogowie, cała masa wrogów! Nope. Kurde, jaka to jest masakra, nie? Jedziemy z nimi! Wrogowie, cała masa wrogów!
Jesus! Cała masa wrogów, kurde, nie? I jak tutaj raz... O, ale teraz będzie rzeźnia. Strzelam w te wieże i nic, kurde, nie pada, nie? Co za, kurde, kanoje. Po fakcie, nie? Ja nie mogę. No co mnie zabija w ogóle? Co to są za przypadkowe kurde kule, nie? Przeżyliśmy. Okej, okay, udało się. Brute force'em, tak zwanym. Ciało jest przed nami. Mają RPG. Sekunda, muszę się uleczyć. Sygnał, Hudson! Krypto. Kontakt! Thank you.
Chciałeś szybko, to masz szybko. Mamy jakieś 5 minut, zanim całą Europę sztabla. Musimy się stresa. Zaczynają odzyskiwać zasilanie. Nie nuźno wyjść! Taser, widzisz to? Mamy mało czasu. Gdzie tam na wzniesieniu? Wysyłaj bombowce! Przyjąłem! Zabieraj ludzi, Abner! Nasze bombowce będą bez szans, jeśli nie zniszczymy ostatniego działa! Ooooo! Dostałem kulkę, ja pierdzielę! Zaczynają odzyskiwać zasilanie! Już nie ma. Przyjąłem. Zabieraj ludzi, Abner. Nasze bombowce będą bez szans, jeśli nie zniszczymy ostatniego działa. Lepiej się kurwa pośmierzcie. Ono to poszło. Likwiduj AKM. Nadciąga nalot bombowy. Bombowce wkrótce rozpoczną nalot. No spokojnie, kurde. Mój Boże. Okej. Okay. Zrobili to, panie prezydencie. Powstrzymali bomby. Dzięki Bogu. No i CIA. Mają Perseusa? Nie, sir. Niestety nie wiemy, gdzie jest. Rosjanie się odnieśli? Jeszcze nie. Wydają się być zaskoczeni. Możliwe, że operacja nie była sankcjonowana. Niewykluczone, że Perseus nie działał na zlecenie Moskwy. A niech mnie. Może jednak mamy ze sobą coś wspólnego. Ciąg dalszy nastąpi. Wieże zlikwidowane. Jak sytuacja na dole? Zgłoś się. Chujowo, ale stabilnie. Łódź, znaleźliście ich? Tutaj! Pomóż mi! Chwyć moją rękę, Bell. Udało się. Oto wiadomość dla Perseusa i jego popleczników. Nie będziemy się biernie przyglądać. Będziemy robić swoje. Właśnie tak wygrywa się wojny, Bell. Coś nowego w kwestii Kasima Javadiego? Tak. Kiedy zginął on i Arash Kadivar, ich siatka terrorystyczna rozpadła się w trakcie walk o władzę. Bez wyraźnego przywódcy Sowieci zdecydowali się od niej odciąć i posprzątać bałagan. Mniej więcej 72 godziny temu główny ośrodek grupy został spalony na popiół. Nieliczni terroryści, którzy przetrwali, rozproszyli się i zaszyli.
A co z Antonem Wołkowym? Wołkow stał się świetnym źródłem informacji, odkąd go schwytaliśmy. Po przesłuchaniu MI6 utworzyło w Berlinie Wschodnim wiele nowych posterunków nasłuchowych. Przechwycili już sporo łączności między KGB a agentami w mieście. Robimy dziury w żelaznej kurtynie. Jak poszło sprzątanie w Hawanie? Udało nam się odzyskać ciało agenta Azuleya z ośrodka na Kubie. Prezydent Reagan osobiście skontaktował się z jego rodziną. Trumna jest w drodze do Tel Awiwu. Jak wiesz, Helen Park wróciła do Londynu. Tam będzie wracać do zdrowia. Następnie MI6 zamierza zrobić ją szefem grupy mającej znaleźć Perseusa. A co z resztą zespołu? Wydostali się z Wysp Sołowieckich, zanim Sowieci wysłali tam wojska. Dojdą do zdrowia i muszą wracać do roboty. Może i powstrzymaliśmy Perseusa, ale jego szczury są wszędzie. I to dzięki naszemu własnemu człowiekowi. No w końcu udało nam się złapać tego sukinsyna Aldricha, ale jego siatka przetrwała. W końcu odzyskają siły. A co z Europą? Nie tylko powstrzymaliśmy atak nuklearny, ale też dorwaliśmy majora Wadima Rudnika. To spory cios dla europejskiej siatki Perseusa. Nie wyeliminowaliśmy jednak głównych agentów Rudnika. Ten problem będziemy musieli rozwiązać w przyszłości. Abel? Co, zaraz mnie zabije? Arktyczne powietrze. Odświeża umysł. Bel, dzięki twoim dwóm poświęceniom udało się powstrzymać Perseusa. Raz nikt nie pytał cię o zgodę. Za to druga decyzja była w pełni twoja. Musisz wiedzieć, że wszystko to, co się wydarzyło, czego byliśmy częścią, zawsze chodziło o wyższe dobro. Jesteś bohaterką, rozumiesz to? Potrafisz poświęcić się dla sprawy. Poproszę o jeszcze jedną ofiarę. Na pewno zrozumiesz. To nic osobistego. Ani? Aj, ciąg dalszy nastąpi, wiedziałem, że tak będzie. O mój Boże Święty. No właśnie tak mi się dawało, że strzeliłem pierwszy, ale... Who knows? Pytanie, czy coś jest jeszcze po napisach? Najgorsze zakończenie, myślę. No właśnie, nie wiem, nie? Pytanie właśnie ten, bo ty przechodziłeś ten, Daniel, kampanię? Czy nie? Bo jestem ciekaw właśnie ten, czy... Jeżeli masz jeszcze 2-3 zakończenia inne, robiłem true ending. No, tylko ja się pytam, czy po kredytach jest jeszcze jakaś scenka, czy nic nie ma?
Masz 7 minutów jednej z misji, by je dostać? O kurde, nieźle. Nieźle, nieźle. No, ale nie o to się pytam. Nie, raczej wszystkie zakończeń nie będę robił. Jak mi się wydaje. Cierp? Ale z czego, jakiego powodu cierp? I no pytam się normalnie, kurde, ten, jak nie chcesz mi odpowiedzieć, no to nie wiem, co kurde ten. I tyle, a nie cierp. Nie, chyba nic nie ma. Chyba nic nie ma. A się warto byś zrobił, bo nie pamiętam. W tym buski powiem jeszcze mówię. Jeśli kręci multi, gratki 7 poziomku. Aha, nie wiesz. Nie, chyba nic nie ma, także. A, mogę przewinąć szybciej. Okej, dobra. To przewiniemy troszeczkę szybciej i tyle. Jak ja kocham, jak jest opcja szybkiego przewijania, nie? O, to jest epic. To jest epic po prostu, żeby zobaczyć, co się nie ma na końcu jeszcze. Mówisz, że warto ten, jeszcze inne endingi ją grać? Zobaczymy. Zobaczymy. Bo to w sumie takie bardziej 100% jest tej gry. Ja nie wiem, czy mi się chce 100% w sumie i tak ile. 5,5 godziny? Nie mam pojęcia, dlaczego zginę. Nie mam pojęcia, dlaczego zginę. To akurat fakt. To akurat fakt. A mówisz, że ten, że w innych endingach jest to wyjaśnione. We will see, we will see. Ale tak spoko. Tak spoko. Najlepsze było ten, jak ją tam igłę w oko dali, kurde. I wybory. Dziwne multi? Nie, nie, nie. Na multi żadnego dzisiaj nie idę. Na multi, panie, dzisiaj żadne nie idę. Fabuła. Co my tu mamy? Dowody. Operacja Chaos. Ukryta niewygodna prawda. Czerwony cyrk i Operacja Chaos. Ukryto. Tych dwóch nie zrobiliśmy chyba. Never mind. Nie, dzięki. To są filmiki. Perseus, wspomnienia, nice. Nice. Nice, 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 nice.